Chcieliśmy się z Państwem dzisiaj podzielić założeniami programowymi i naszym programem, z którym idziemy do wyborów jako kandydaci z Opola, ale również Opole to nie tylko miasto, Opole to również obszary przyległe, to teren aglomeracji opolskiej, który powinien współpracować, współgrać z miastem. Jednym z moich takich najważniejszych rzeczy, które chciałabym, żeby prezydent o tym pamiętał, czyli o zieleni. Chciałabym, żeby powstała taka komisja czy rada do spraw zieleni, która na wzór rad dzielnic miałaby swój budżet, dzięki któremu moglibyśmy działać na rzecz zazielenienia miasta i każda wycinka musiałaby być również opiniowana przez taką radę. Jak najbardziej opóźnić średnicówkę, ponieważ to jest również przechodzi ta droga, przechodzić miałaby przez tereny zielone i bardzo bym chciała, żeby jak najbardziej opóźnić, a przede wszystkim postawić na obwodnicę południową. Już początkiem roku z prezydentem Opola podjęliśmy wysiłek udać się do Warszawy, żeby w ministerstwach, w których jest możliwość i szansa oddziaływania na to, by znalazło się finansowanie, podjąć dialog, bo to nie tylko Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Funduszy, ale również Ministerstwo Obrony Narodowej, bo to jest też ważna trasa ze względu na interes obronny naszego kraju, naszego regionu. Jest rewizja Krajowego Planu Odbudowy i tam tak naprawdę wystarczy zamienić jeden zapis, by środki na budowę obwodnicy Opola znalazły się, bo one już są, tylko Opole jako miasto na prawach powiatu jest wyłączone jako beneficjent, który zarządza drogami krajowymi. Jestem pewien, że w tej kadencji możemy być pewni, że rozpocznie się chociażby ta inwestycja tak ważna dla regionu. Tak ważna nie tylko dla Opola, a może przede wszystkim dla ludzi, którzy przyjeżdżają do Opola. Poprzez to, że jesteśmy jak najbliżej tych mieszkańców, znamy również ich problemy tutaj związane z dzielnicą Stare Miasto i Śródmieście. Generują się one przede wszystkim wokół bezpieczeństwa, ale również dostrzegamy te problemy związane na przykład z ruchem oraz z bezpieczeństwem. Proszę sobie zauważyć, że tutaj jeżeli chodzi o obręb ścisłego centrum, zaobserwowaliśmy już w ostatnim czasie dosyć dużo aktów wandalizmu. Chcemy temu przeciwdziałać i uczulić na to miasto, aby bardziej konsekwentnie próbowano rozwiązać te problemy poprzez nadzór, czy to służb, które są do tego powołane, czy też instytucji, które miałyby po prostu temu zapobiegać. Kolejnym działaniem związanym z polepszeniem, związanym ze służbą zdrowia jest ujednolicenie, standaryzacja przychodni, tak aby polepszyć dostęp do specjalistów, przede wszystkim do specjalistów chorób onkologicznych i kardiologicznych. Uważamy, że miasto powinno przede wszystkim w pierwszej kolejności wychodzić naprzeciw najprostszym potrzebom obywateli, czyli ta dziura w drodze, która gdzieś przeszkadza, ten nierówny chodnik, niedoświetlone przejście dla pieszych, a więc zapewnienie bezpieczeństwa na drodze. Również za tym jestem, aby zwiększyć budżet obywatelski miasta, żeby więcej pieniążków szło również na te drobne inwestycje, które w bezpośredni sposób oddziałują na otoczenie miejskie. Jestem również za tym, aby robić tam, gdzie jest to możliwe, nasadzenia drzew, parki, skwery, abyśmy tutaj w centrum nie cierpieli z powodu wyspy ciepła, tego efektu wyspy ciepła, który w sposób szczególny daje się znać w lato. No i widzimy w ogóle, jak Opole się zmienia w ostatnich latach i chwała z jednej strony miastu, że podejmują się tych wyzwań, śmiałych inwestycji. Natomiast właśnie moim zadaniem i moim przesłaniem będzie to, aby przede wszystkim działać na rzecz tych podstawowych potrzeb, jakie mają mieszkańcy. To, co między innymi chcielibyśmy zaproponować mieszkańcom, to jest karta obywatela. To jest karta, która będzie przysługiwała wszystkim tym, którzy są zameldowani na terenie miasta Opola, do między innymi bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla dzieci i młodzieży. To na pewno spowoduje trochę rozkorkowanie miasta Opole. Docelowo tak de facto mówimy o tym, że jeżeli mamy te centra przesiadkowe, które w jakiś sposób powstały, to one powinny być jakąś częścią jakiejś struktury, jakiegoś systemu, prawda? Więc na obecną chwilę to troszeczkę nie działa. Chcielibyśmy to usprawnić i na pewno docelowo będziemy zmierzać do tego, aby ta komunikacja miejska była bezpłatna dla wszystkich mieszkańców, dla wszystkich posiadaczy karty miejskiej. To, co chcielibyśmy też zauważyć, między innymi jako dzielnica Odrze,
ale też i pozostałe dzielnice, to są drogi te, które są oddawane przez deweloperów, które nie zostały przyjęte przez miasto Opole, ponieważ te osiedla, one tak de facto nie podlegają pod MZD, więc też nie są odśnieżane, nie są tam świadczone żadne usługi, które nam jako mieszkańcom Opola, jako podatnikom, one po prostu najnormalniej w świecie przysługują. Jako kandydat do sejmiku z okręgu, który obejmuje całą aglomerację opolską, to jest transport aglomeracyjny, ponieważ wiele gmin wydaje z powiatu opolskiego, wydają setki milionów złotych, tak samo jak miasto Opole na transport w ramach Miejskiego Zakładu Komunikacji, natomiast brakuje integralnej całości i popatrzenia się na problem komunikacji transportu jako całość na terenie aglomeracji. Ruch i korki na terenie miasta nie generują mieszkańcy miasta, tylko przyjezdni, którzy dojeżdżają do pracy. Musi być do tego wola zarówno włodarzy gmin okalających Opole, i to jest, bo przecież sami organizują transport. Musi być wola prezydenta miasta i ta wola również jest, ale gwarancją sukcesu to jest również zachęcenie do współpracy powiatu opolskiego.